grób świętego Wojciecha w podziemiach katedry gnieźnieńskiej. To tutaj w 1000 roku odbył się niezwykle doniosły dla Polski zjazd, w którym wziął udział najpotężniejszy władca ówczesnej Europy, cesarz rzymski Otton III. Towarzyszyli mu Radzim Gaudenty, przyrodni brat świętego Wojciecha, świadek jego męczeńskiej śmierci w Prusach i książę Bolesław, zwany później Chrobrym. Dzięki wstawiennictwu Ottona III oraz rozmyślnej polityce zagranicznej Bolesław wzmocnił niezależność kraju, koronując się w 1025 roku na króla Polski. Radzim zaś oderwał gnieźnieński ośrodek kultu od wpływów niemieckich, stając się jednocześnie pierwszym arcybiskupem najważniejszej na ziemiach polskich świątyni. Tak powstały podwaliny do niezwykłego tytułu. Te wyjątkowe okoliczności splotły bowiem początek ponad tysiącletniej sukcesji arcybiskupów, a później prymasów Polski sprawujących swój urząd w Gnieźnie. Arcybiskupi gnieźnieńscy jako metropolici uważani byli za zwierzchników całego Kościoła polskiego i najważniejszych dostojników kościelnych. Arcybiskup Mikołaj Trąba jako pierwszy uzyskał na soborze w Konstancji tytuł prymasa Polski dla siebie i swoich następców. Znakomitą większość przywilejów związanych z tym tytułem prymasi uzyskali w kolejnych wiekach. Ważną godnością arcybiskupa gnieźnieńskiego był tytuł legata urodzonego. Uzyskał go w 1515 roku szerzej znany jako kodyfikator prawa arcybiskup Jan Łaski, dzięki któremu najwyższy hierarcha metropolii gnieźnieńskiej stawał się z mocy prawa przedstawicielem stolicy apostolskiej uprawnionym w imieniu papieża do prowadzenia, kształtowania i kontroli polityki kościelnej w Polsce. Potwierdzeniem tego doniosłego faktu jest dokument papieża Leona X, znajdujący się w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. Innym przywilejem, jaki uzyskali arcybiskupi gnieźnieńscy, było prawo noszenia na terenie całego kraju ubioru purpurowego, używanego również przez kardynałów. Od założenia metropolii gnieźnieńskiej arcybiskupi, prymasi, posiadali wyjątkową pozycję polityczną w państwie. Byli przede wszystkim jedynymi koronatorami polskich królów, także po przeniesieniu koronacji z Gniezna do Krakowa. Przywilej ten potwierdził m.in. Kazimierz Jagiellończyk w 1451 roku. Dalszym przywilejem było błogosławienie królewskich związków małżeńskich, koronowanie królowych oraz prowadzenie pogrzebów króla i członków jego rodziny. Od XIV wieku arcybiskup gnieźnieński mógł zastępować króla w czasie jego nieobecności. Na Sejmie w 1572 roku oficjalnie przyznano prymasom urząd inter rexa. Gdyby króla zabrakło, w czasie bezkrólewia całą władzę świecką obejmował prymas Polski. Od czasu rozbiorów arcybiskupi utracili wszelkie prawa polityczne. W 1795 roku król pruski Fryderyk Wilhelm, uznając tytuł prymasa Polski za symbol polskości, zakazał jego używania. Pierwszym arcybiskupem gnieźnieńskim okresu zaborów był Ignacy Krasicki, znany poeta, bajkopisarz, mecenas sztuki. Po śmierci w 1801 roku jego prochy sprowadzono do Polski i pochowano w katedrze gnieźnieńskiej. Z nastaniem wolnej Polski na tronie prymasowskim zasiadł kardynał Edmund Dalbor. Jego doczesne szczątki również znajdują się w katedrze gnieźnieńskiej. Z kolei po II wojnie światowej arcybiskupem gnieźnieńskim i prymasem Polski został kardynał Stefan Wyszyński, dziś nazywany prymasem tysiąclecia. Wyjątkowy autorytet i społeczne zaufanie zdobył dzięki konsekwentnej, nieugiętej postawie wobec władzy ludowej, obronie praw człowieka, służbie narodowi oraz zdolnościom przywódczym. W 2009 roku Ojciec Święty Benedykt XVI, podtrzymując wielowiekową tradycję, potwierdził, że tytuł prymasa Polski jest na stałe związany z urzędującym arcybiskupem gnieźnieńskim. Gniezno było i jest pierwszą polską stolicą metropolitalną.
Tu czczone są relikwie świętego Wojciecha, patrona Polski. Ich kustoszem jest arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski. Wśród wielu skarbów kultury znajdujących się w zbiorach Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, a związanych z urzędem prymasa, wymienić należy pacyfikał ufundowany przez arcybiskupa Jakuba z Sienna w 1480 roku. Ten wspaniały zabytek sztuki gotyckiej z umieszczonymi relikwiami krzyża służył niegdyś do osobistej modlitwy prymasów. Kolejnym niezwykłym skarbem jest potrójne naczynie na święte oleje pierwszego Interrexa, arcybiskupa Jakuba Uchańskiego. Ten znakomity zabytek sztuki renesansowej pochodzi z 1579 roku i wykonany jest ze złoconego srebra. Do dzisiejszych czasów zachowała się także szata arcybiskupa Mikołaja Prażmowskiego z około 1670 roku. Wykonana jest z adamaszku broszowanego złotymi nićmi. Widoczny jest na niej herb rodowy z koroną książęcą. Wyjątkowy jest także pektorał kardynała Mieczysława Leduchowskiego, wykonany około roku 1850. Ten krzyż zdobiony jest ametystami uralskimi bez najmniejszej skazy. Wokół ametystów znajdują się 72 brylanty. Pozostałe elementy wykonane są ze złota. To dzięki tym bogatym i bezcennym zabytkom możemy dowiedzieć się wiele o tym, jak ważny na przełomie kolejnych wieków był urząd prymasa.